nauczyciele. Widzę, że siedzicie już na trybunach z uczniami. Dziękuję. Rodzice, jeżeli są miejsca z przodu, zapraszam do przodu. Jeszcze Polska nie zginęła. Na dzisiejsze uroczyste zakończenie roku szkolnego. Dyrekcję szkoły, nauczycieli, rodziców, uczniów, a w szczególności uczniów klasy 9, których to jest ostatnie uroczystość w murach naszej szkoły. Czy pamiętacie początek roku szkolnego, gdy po raz kolejny przekraczaliśmy mury szkoły? Z żałem myśleliśmy o minionych wakacjach, a następne wydawały się bardzo odległe. Nic jednak nie trwa wiecznie, nawet rok szkolny. Oto znów jesteśmy na finiszu. Pozwólcie, drodzy koledzy, że tę uroczystość poświęcimy głównie klasie 9. Prosimy absolwentów klasy 9 o zajęcie specjalnie przygotowanych miejsc. Kart w kalendarzu było niemało. Codziennie jedna zajmowała czas i cóż powiecie, oto przeleciało. 9 lat minęło, jak zliczać czas. Wszystko się kończy i wszystko przemija, i sen się kończy i cudowne marzenia. Lecz jest coś w życiu, co nigdy nie mija, a tym są miłe wspomnienia. A więc powspominajmy trochę. Absolwenci polskiej szkoły imieniem Jana Pawła II uroczyście ślubujemy Ci szkołą. Wiernie szczerz Twojego honoru. Być dumnym z tego, że jesteście Polakami. Z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka polskiej szkoły imienia Jana Pawła II. Być dumnym z dwujęzyczności. Silnie uczestniczysz w życiu szkoły. Zachęcasz młodszych kolegów do nauki języka polskiego. Dziękujemy Wam bardzo. Teraz zapraszamy naszych młodszych kolegów z przedszkola i zerówki, aby wprowadzili wszystkich nas na strój wakacyjny. Ostatni dzwonek, proszę Was wielką siłą. Za chwilę wszyscy w marzeniach się rozpłyną. Ostatnie gwiazdy, blisko Wam. Panie przyjaciele, poznasz mi pasję.
Dziękujemy za uwagę i oddajemy głos dyrekcji. Wesołe lato! Przedszkolaków i zerówce za przygotowanie pięknej akademii na koniec roku szkolnego. Brawa dla Was! Pożegnania są trudne i jednocześnie wzruszające. Pani Asiu, zapraszam do nas. Żegnamy absolwentów naszej szkoły, a także naszą panią dyrektor Joannę Kujałowicz. Droga Asiu, twoja droga z nami była pełna pasji, oddania i poświęcenia. Dziękujemy Ci za twoją serdeczność i cierpliwość. Inspirujesz nas wszystkich do działania i dostrzegania piękna w budowaniu wspólnoty. Dziękuję, że byłaś, dziękuję, że jesteś i mam nadzieję, będziesz. A teraz pani prezes chciałaby zabrać głos. Dzień dobry Państwu, dzień dobry dzieci. Asiu, 15 lat minęło jak jeden dzień. Zaczęłaś tutaj jako jeden z rodziców. Jako wspaniała pani nauczycielka klasy pierwszej, klasy szóstej. Moja pomoc serdeczna pani dyrektor. Dziękuję za wszystko w imieniu naszej Rady Szkoły, w imieniu rodziców, uczniów, za czas, który poświęciłaś, za każde przygotowanie do zajęć sobotnich, za wszystkie nasze wspólne wieczory, ustalania, kto z kim siedzi w autobusie, kto siedzi koło kogo w teatrze, kto z kim śpi w Waszyngtonie. Dziękuję Ci za to, że byłaś, jesteś i będziesz, więc nie mówimy żegnaj, tylko do widzenia. Dziękujemy wszystko, co dla nas zrobiłaś, dla całej naszej społeczności polskiej. Pozwól, że tymi kwiatami podziękuję w imieniu nas wszystkich. Ja dziękuję bardzo za te miłe słowa. Muszę Wam powiedzieć, że praca w tej szkole to jest naprawdę przyjemność. Nie wiem, czy wiecie, ale bardzo ciężko jest stąd się wydostać, co widać na załączonych tutaj, obrazku. Także bardzo dziękuję Reni, z którą pracowałam bardzo długo, Kasi przez ostatnie 2 lata, wszystkim nauczycielom, wszystkim pomocom i wszystkim Wam, rodzicom. Naprawdę jesteście wszyscy tutaj wspaniali. I tak jak Renia powiedziała, ciężko jest stąd odejść, więc pewnie gdzieś tu się jeszcze będę kręcić, ale na razie po 15 latach wydaje mi się, że już jest czas na mnie, czas na nową krew, czas na młodych ludzi. Także wiem, że zostawiam Was w bardzo dobrych rękach. Życzę wszystkim sukcesów i będę gdzieś tutaj z Wami zawsze. Dziękuję. Jeszcze tylko poprosimy o zdjęcie. W pole mamy tak dużo pracy, że potrzebujemy dwóch dyrektorów. Panią Anię Temporale. Ani, podejdź do nas. Prawdziwą ambasadorką polskiej kultury i tradycji. W jej sercu tkwi głębokie poczucie dumy z polskiego pochodzenia, które manifestuje się w każdym aspekcie jej życia. Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością współpracy z Tobą z nadzieją na nowe horyzonty. Aniu, witamy Cię w naszej społeczności z otwartymi ramionami. I poprosimy o zdjęcie. Jestem z Was wszystkich bardzo dumna. Każde świadectwo otrzymane przez Was jest owocem Waszej całorocznej pracy. Gratuluję. Brawa dla uczniów Polskiej Szkoły Jana Pawła II w Montreal.